W kolejnym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani opowiemy o wydarzeniach związanych z olsztyńską grupą braci Orzełków i ich największą konkurencją, grupą Marchewy. Na początku lat 90. wszyscy współpracowali ze sobą, ale od 1993 roku narastał między nimi konflikt, trwający aż do lat 2000. Osoby zrzeszone wokół Orzełków miały na koncie handel środkami odurzającymi, kontrolowanie agencji towarzyskich, wymuszenia czy organizację zamachów. Dziś część z nich jest już na wolności, ale niektórzy w ostatnich latach wrócili za kratki. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Historii grupy Orzełków można posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify oraz iTunes. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania na kanale YouTube Podejrzani. W zamian proponujemy wiele bonusów i nagród, od imiennych pozdrowień przez wpływ na tematykę nowych odcinków czy wcześniejszy dostęp do publikowanych materiałów, aż po serię reportaży i wywiadów wyłącznie dla wspierających. Olsztyn. Województwo warmińsko-mazurskie. Początek lat 90. Miasto liczyło wtedy blisko 163 tysiące mieszkańców i z roku na rok powoli się zaludniało. Choć pod tym kątem było sporo mniejsze niż Warszawa, Gdańsk czy Łódź, tam też działał duży, dobrze zorganizowany gang, popełniający całą gamę przestępstw. Należeli do niego m.in. bracia Dariusz i Krzysztof R., Zdzisław K., pseudonim Bocian, Tomasz K., pseudonim Kołek, Wojciech K. czy bracia Andrzej i Jarosław R., nazywani Orzełkami. Zajmowali się wymuszeniami haraczy, napadami, handlem środkami odurzającymi i czerpaniem korzyści z cudzego nierządu poprzez należące do nich i kontrolowane agencje towarzyskie. Grupa ta dość szybko się rozpadła, głównie z powodu kłótni o pieniądze, ale niekiedy też zwykłych, życiowych przypadków. Mowa tu o Tomaszu K., pseudonim Kołek, który uległ wypadkowi i nie mógł chodzić. Już wtedy Bocian, Orzełki i Wojciech K. chcieli doprowadzić do zamknięcia wszystkich agencji towarzyskich w mieście, aby w ich miejsce utworzyć jedną z prawdziwego zdarzenia i oczywiście kontrolowaną przez nich. Podział na dwa konkurencyjne gangi, od którego nie było już odwrotu, dokonał się po wydarzeniach z 1993 roku, gdzie pod klubem Joker przy ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie miała miejsce bójka. Po jednej stronie stanęli bracia Dariusz i Krzysztof R. i ich ludzie, a po drugiej Zdzisław K., pseudonim Bocian, oraz Wojciech K. ze swoimi żołnierzami. Tych ostatnich było więcej. Pomimo tego bracia R. okazali się silniejsi. Swoją drogą na pewno potrafili się bić, bo od lat trenowali boks. Podobno Krzysztof R. miał nawet walczyć na ringu, rzecz jasna niezawodowo, z Dariuszem Michalczewskim. W każdym razie po bójce pod klubem Joker wyklarowały się dwie przeciwne sobie grupy. Na czele jednej stanęli bracia Krzysztof i Dariusz R. oraz Grzegorz M., pseudonim Marchewa Weltruskawa. Należał do niej także Alfred K., pseudonim Fred. Szefami drugiej grupy byli natomiast bracia Andrzej i Jarosław R., pseudonim Orzełki, oraz Wojciech K., pseudonim Bocian. Potem połączyli siły z gangiem Piotra M., pseudonim Troll, oraz Grzegorza M., pseudonim Predator, którzy dokonywali porwań dla okupu i współpracowali z grupą pruszkowską, a konkretnie z Dariuszem B., pseudonim Bysio. Orzełki i Bocian, choć przegrali w bezpośrednim starciu, szybko obmyślili sprytny plan, jak osłabić przeciwników. Wrobili Krzysztofa R. w rzekomy rozbój, za co ten rzeczywiście trafił za kratki i to na dłuższy czas. Tymczasem 14 lutego 1995 roku przed blokiem przy ulicy Kanta zginął jego brat, Dariusz R. Sprawca z bliskiej odległości oddał do niego ponad 10 strzałów. Podjęto reanimację, ale na niewiele się to zdało. Świadkowie widzieli tylko szybko odjeżdżający samochód marki Opel. Niebawem pojazd odnaleziono, porzucony i spalony. Podobno ludzie braci R. przyjechali wtedy pod areszt, w którym przebywał Krzysztof, aby okazać mu solidarność. W środowisku
O dokonanie egzekucji podejrzewano Wojciecha K., pseudonim Bocian. Można przypuszczać, że to dlatego kilka miesięcy później zginął, a jego ciało wyłowiono dopiero w 1999 roku z jeziora Pluszne, niecałe 30 km od Olsztyna. Nie zmienia to faktu, że Dariusz R. nie żył. Krzysztof R. przebywał jeszcze za więziennymi murami, a dzięki temu na czele grupy stanął Grzegorz M., czyli Marchewa Vel Truskawa. Media szybko to podchwyciły i nazwały potem gang właśnie od jego pseudonimu. Na kilka lat w Olsztynie zapanował względny spokój. Względny, bo nie dochodziło może do strzelanin czy wybuchów, ale wciąż napadano na tiry, wymuszano haracze, przemycano papierosy, czerpano korzyści z cudzego nierządu czy handlowano środkami odurzającymi. Nierząd, haracze i środki odurzające stały się wtedy domeną orzełków. Choć ludzie Marchewy też od tego nie stronili. Głośnym echem odbiła się sytuacja z końca roku 1997, kiedy to właśnie Marchewa i będący już na wolności Krzysztof R., chcąc wymusić haracz, wrzucili koktajl Mołotowa do restauracji Sarp na olsztyńskiej Starówce. Właściciele oszacowali potem straty na 100 tysięcy złotych. W sierpniu 1999 roku do Olsztyna przyjechał Rosjanin Jurij B., Vel F.K., który od pewnego czasu mieszkał w Gdańsku. Zlecono mu pozbycie się Jarosława R., pseudonim Orzełek. Do realizacji miało dojść przy ulicy Małeckiego, na osiedlu Zatorze, gdzie w jednym z bloków mieszkanie wynajmowali bracia Orzełki. Sprawca przestawił kosz na śmieci pod wejście do budynku i zainstalował tam ładunek wybuchowy aktywowany drogą radiową. Gdy cel Jurija B. wyszedł na zewnątrz razem z pewną kobietą, ładunku nie udało się jednak odpalić. Wtedy Rosjanin podjechał do pary na rowerze, wyciągnął broń automatyczną i po chwili zawahania oddał 4 strzały, aby zaraz odjechać w kierunku pobliskiego zbiornika wodnego. Jak się potem okazało, czekał tam na niego wynajęty samochód. Traf chciał jednak, że po drodze spotkał patrol policji, który go zatrzymał. Co jednak najistotniejsze, od kul zginął nie Jarosław, a Andrzej R., jego brat. Byli do siebie bardzo podobni, ale Andrzej pozostawał nieco w cieniu Jarosława. Oficjalnie prowadził jedynie agencję towarzyską. Najważniejszymi świadkami w sprawie stali się kobieta, która towarzyszyła Andrzejowi R., i prawnik, mąż sąsiadki, która zauważyła przestawiony śmietnik pod blokiem. Znajoma Andrzeja R. stanęła twarzą w twarz ze sprawcą. Złożyła zeznania tylko raz i choć przyznano jej status świadka incognito, słuch o niej zaginął. Nie stawiała się na rozprawach, nie udało się do niej dotrzeć. Podczas procesu odczytano tylko jej zeznania. Prawnik natomiast widział odjeżdżającego na rowerze mężczyznę i przyznał, że był on podobny do Jurija B., Vel F.K. W 2000 roku Rosjanin, który utrzymywał, że pracuje jako urzędnik w mrostwie Kaliningradu, a w rzeczywistości uciekł do Polski, bo już w latach 80. kierował w Rosji grupą przestępczą, która dokonywała m.in. zabójstw, został uniewinniony. Sąd uznał za niewystarczające dowody w postaci zeznań kobiety, świadka incognito i sąsiada prawnika. Przede wszystkim nie znaleziono roweru ani broni, którymi miał posłużyć się sprawca. Prawdopodobnie gdzieś je zatopiono. Uniewinnienie Jurija B., Vel F.K. spowodowało, że uchylono stosowany wobec niego areszt i wypuszczono na wolność. Zanim sąd zajął się apelacją prokuratury, Rosjanina nie było już w kraju. Zatrzymano go dopiero w maju 2013 roku na Litwie i przekazano stronie polskiej. 5 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał go na 25 lat pozbawienia wolności z możliwością warunkowego, przedterminowego zwolnienia nie wcześniej niż po 20 latach. Gdy Jurij B., Vel F.K. usłyszał wyrok, połknął coś na sali sądowej. Moment ten zarejestrowały kamery telewizyjne. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala, a potem trafił do zakładu karnego w Barczewie na oddział dla szczególnie niebezpiecznych osadzonych. 25 września 2014 roku sąd apelacyjny w Białymstoku utrzymał wyrok, jednak
skrócił okres, po którym Rosjanin będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie do 15 lat. Tymczasem, wracając do roku 2000, obfitował on w szereg kluczowych wydarzeń dla grup Orzełka i Marchewy. Współpracujący z tym pierwszym, Piotr M., pseudonim Troll, nawiązał kontakt z łódzkimi gangsterami, wspólnie planując porwania dla okupu biznesmenów oraz członków ich rodzin. Miał to być proceder bardziej dochodowy niż wymuszanie od nich haraczy. Zapewne wiele takich sytuacji nie ujrzało światła dziennego, bo płacono okup, sprawy nie zgłaszano na policję, a porwanych uwalniano. Na początku 2000 roku nagłośniono jednak przypadek uprowadzenia właściciela hurtowni obuwia. Pod jego biuro podjechało kilka samochodów. Sprawcy oddali w powietrze serię strzałów z kałasznikowa i zabrali ze sobą przedsiębiorcę. Okup, choć mniejszy niż żądany, szybko wpłacono, a mężczyzna wrócił do domu. Zadowoleni gangsterzy kilka miesięcy później porwali dilera samochodowego. Wystawił go jego siostrzeniec, Wojciech B., pseudonim Bystry, przyszły świadek koronny. Według jego wiedzy ofiara miała posiadać dużą ilość gotówki, około 300 tysięcy złotych ze sprzedaży samochodów. Dilera zatrzymał granatowy Volkswagen Passat, z którego wysiedli mężczyźni podający się za policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Dopiero gdy w pojeździe założono mu na głowę worek, zorientował się, że to uprowadzenie. Próbował jeszcze wyciągnąć telefon i zadzwonić po pomoc, ale komórkę szybko mu zabrano. Kolejnym porwanym był 16-latek, syn bogatego przedsiębiorcy. Wciągnięto go do samochodu, kiedy szedł ulicą do szkoły. Chłopak wykazał się odwagą i sprytem, bo specjalnie poranił sobie ręce o zaciśnięte na nadgarstkach kajdanki, aby sprawcy mu je poluźnili. W nocy oswobodził się i uciekł przez okno z piwnicy, w której go przetrzymywano. Ludzie Trolla próbowali gonić nastolatka, ale bezskutecznie. On za to dotarł do najbliższego domu i zawiadomił policję. Wrócił do domu, zanim jego ojciec przekazał przestępcom 600 tysięcy złotych okupu. Nie było to ostatnie porwanie, ale śledczy mieli już zdecydowanie szerszą wiedzę o grupie zajmującej się tym procederem. Zatrzymania pozostawały kwestią czasu. Latem 2000 roku doszło podobno do próby porozumienia się między zwaśnionymi grupami Marchewy i Orzełka. W spotkaniu udział wziął sam Marchewa i jego bliski współpracownik Jarosław P., pseudonim Lenin, a od Orzełka wspomniany Wojciech B., pseudonim Bystry oraz Sebastian R., pseudonim Rzepek. Najwyraźniej rozmowy niewiele dały, bo we wrześniu 2000 roku doszło do eksplozji ładunku wybuchowego ukrytego pod siedzeniem kierowcy w Volkswagenie Golfie, należącym do Jarosława P., pseudonim Lenin. Jechał on wtedy z okolic ulicy Krasickiego w kierunku ulicy Kanta na olsztyńskich Jarotach. Gdy zorientował się, że ma w pojeździe ładunek, zatrzymał się i próbował wyskoczyć z auta. Nie zdążył. Specjaliści ustalili potem skład ładunku. Miał być to kilogram trotylu i dodatkowo granat. Z telefonu komórkowego aktywowali go Sebastian R., pseudonim Rzepek, i Mariusz C., pseudonim Świniak, za co potem skazano ich na kary 25 lat pozbawienia wolności, a za udział w porwaniach odpowiednio na 9,5 oraz 8,5 roku więzienia. Kilka dni po tych wydarzeniach miała miejsce kolejna eksplozja. Tym razem przy ulicy Kopernika, gdzie mieszkał Świniak. Ludzie Marchewy od razu podejrzewali go o udział w ataku na Jarosława P. Chcieli też odwetu na samym Orzełku. Dlatego Marchewa zlecił pozbycie się go niejakiemu Andrzejowi R. Dał mu broń, zawieziono go na miejsce pod agencję towarzyską należącą do Jarosława R., pseudonim Orzełek, przy ulicy Porzeczkowej. Sprawca sobie nie poradził. Ostrzelał jedynie kilka samochodów i uciekł. Wpadł, bo niewiele później w swojej rodzinnej wsi Bredynki pod wpływem alkoholu awanturował się z sąsiadami i wyciągnął wtedy broń. Policjanci szybko ustalili, skąd i po co ją miał. Pomógł im w tym zresztą sam Andrzej R., który do wszystkiego się przyznał. Reakcja z drugiej strony była niemal natychmiastowa. 2 października 2000 roku Grzegorz M., pseudonim Marchewa Weltruskawa, został ciężko postrzelony ze sztucera przed swoim domem w Starych Jabłonkach.
Zrobił to Andrzej Z., pseudonim Gajowy. Jak zeznawał potem świadek koronny Wojciech B., pseudonim Bystry, pierwotny plan zakładał podłożenie ładunku wybuchowego. Gajowy 1 grudnia 2000 roku miał jeszcze w Barczewie na parkingu przy ulicy Kajki strzelać do Andrzeja T., pseudonim Brzydal, z grupy Marchewy. Ale zamach w tym przypadku również okazał się nieskuteczny. Gajowy został skazany na 12 lat więzienia za porwania, a potem na 25 lat, które po apelacji zamieniono na dożywotnie pozbawienie wolności za atak na Marchewę. 4 stycznia 2001 roku policja odbiła ostatniego porwanego dla okupu przez trola i jego ludzi. Jeszcze w tym samym miesiącu rozbito grupę Orzełka. Zatrzymano Sebastiana R., pseudonim Rzepek, Andrzeja Z., pseudonim Gajowy, Piotra M., pseudonim Troll i Jarosława R., pseudonim Orzełek. Podczas realizacji zabezpieczono wiele sztuk broni i materiałów wybuchowych. Bez wątpienia do zatrzymań przyczynili się świadkowie koronni, Wojciech B., pseudonim Bystry oraz Grzegorz A., pseudonim Chemik. Ten ostatni właśnie 4 stycznia sam zawiadomił prokuraturę o tym, że zlecono mu zamach na gangstera z konkurencyjnej grupy Marchewy. Niebagatelną rolę w walce z olsztyńskimi gangami odegrało Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa. Jedyna taka organizacja przedsiębiorców w kraju, którzy mieli dość porwań dla okupu i wymuszeń haraczy. Stowarzyszenie wspierało policję i prokuraturę. Potem, gdy w 2013 roku część gangsterów wychodziła na wolność, przedstawiciele tej organizacji alarmowali w mediach, że przestępcy znów mogą żądać haraczy. Przedsiębiorcy rozmawiali wtedy z lokalną policją, ale zapewniali też publicznie, że nie poddadzą się presji gangsterów. Z ważnych postaci w styczniu 2001 roku nie ujęto jedynie Grzegorza M., pseudonim Predator, choć i tak nie pozostał on długo na wolności. Wpadł potem w Czechach, legitymując się fałszywym paszportem. 3 miesiące później zakończyło się śledztwo w sprawie olsztyńskiej wojny gangów. Marchewę oskarżono o kierowanie grupą przestępczą oraz podżeganie i pomocnictwo do zabójstwa Orzełka, a także Predatora. Andrzej R. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni wraz z amunicją. Skorzystał z nadzwyczajnego złagodzenia kary, współpracując z organami ścigania. Już w 2002 roku Marchewę skazano na 12 lat pozbawienia wolności. Warto wspomnieć jeszcze o Krzysztofie R., który początkowo razem z bratem Dariuszem R. kierowali późniejszą grupą Marchewy. Jak mówiliśmy, usłyszał on wyrok za wymuszanie haraczy, ale podczas przerwy w odbywaniu kary zniknął. Był poszukiwany listem gończym. Dwukrotnie zatrzymywano go we Włoszech, ostatni raz w 2009 roku. Tamtejsze władze odmówiły jednak przekazania go stronie polskiej. Wobec drugiej grupy zapadły podobne wyroki jak względem ludzi Marchewy. Jarosław R., pseudonim Orzełek, za kierowanie grupą przestępczą i przyczynienie się do zamachu na Grzegorza M., otrzymał karę 13 lat pozbawienia wolności, obniżoną potem przez sąd drugiej instancji do 12 lat za kratkami. Obecnie przebywa już na wolności. Opuścił zakład karny w ramach warunkowego, przedterminowego zwolnienia. W 2004 roku taki sam wymiar kary przypisano Predatorowi. Piotra M., pseudonim Troll, między innymi za kierowanie grupą i porwania, sąd wysłał za więzienne mury na 13 lat, a za udział w przygotowaniu zamachu na Jarosława P., pseudonim Lenin, na 25 lat. W 2002 roku, kiedy zatrzymywano jednego z ostatnich porywaczy, który podczas jednej z akcji udawał prokuratora, Marka G., pseudonim Musk, vel Prezes, skazanego potem na 15 lat więzienia, Troll w toczącym się procesie próbował zdyskredytować świadka koronnego Bystrego. Zapewniał, że to on, a nie Gajowy, strzelał w Barczewie do Andrzeja T., pseudonim Brzydal z grupy Marchewy. Troll w styczniu 2015 roku chciał uzyskać przerwę w odbywaniu kary, aby udać się na operację kręgosłupa w warszawskiej klinice. Zdaniem jego obrońcy, stan zdrowia Piotra M. pogarszał się z dnia na dzień.
Więzienna administracja twierdziła jednak, że troll bardzo dużo ćwiczy i jeszcze w dniu złożenia wniosku o przerwę w karze był na siłowni. Sąd okręgowy w Elblągu wniosek odrzucił. W 2012 roku Grzegorz M., pseudonim Predator, również wyszedł na wolność. Przebranżowił się, ale nie na tyle, by całkowicie zrezygnować z przestępczości. W kwietniu 2014 roku zatrzymano go do sprawy wyłudzeń podatku VAT na kwotę 40 milionów złotych przez tak zwaną mafię paliwową. Na czele grupy miał stać niejaki Karol J. oraz właśnie Predator. Ten pierwszy częściowo przyznał się do winy. Twierdził, że wykonywał podrzędne prace biurowe w spółce paliwowej, ale nie kierował procederem. Miał to robić Predator. Według prokuratury gang przy wykorzystaniu słupów i łańcucha spółek, a więc przez karuzelę podatkową, sprowadził do kraju ponad 1000 cystern paliwa, między innymi z Łotwy, Litwy czy Estonii. Wyłudzone pieniądze trafiały za granicę. Start procesu planowano na grudzień 2015 roku, ale Predator, który nie przyznawał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Ostatecznie na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób, z których w sierpniu 2016 roku skazano 13, w tym Predatora. Usłyszał on wyrok 10 lat pozbawienia wolności i zobowiązano go do zapłaty 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiła Was historia grupy Orzełków z Olsztyna w cyklu Kryminalne opowieści, możecie polubić ten materiał, podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej oraz skorzystać z opcji wspierania. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani i kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.